Prace między innymi Jana Berdyszaka, Jerzego Kałuckiego, Ryszarda Winiarskiego czy Kodziego Kamodziego prezentowane są na wystawie będącej obszernym fragmentem zbiorów polskiego kolekcjonera dzieł sztuki Waldemara Anzelma, który po raz kolejny pokazuje je olsztyńskiej publiczności. Zdarzyło się 10 lat temu, że poznałem dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie i to była pierwsza wystawa. I tak z automatu poznałem więcej ludzi, którzy się pasjonowali moją kolekcją i powstała druga wystawa, a dzisiaj otwieram trzecią wystawę. I mogę powiedzieć, że czuję się jak swój wśród znajomych, a z drugiej strony czuję się osobą jakby z zewnątrz, która gdzieś tam krąży przez te lata między wystawami, jak kosmita po swojej drodze mlecznej, swoich emocjach i znowu tu ląduję i znowu robię wystawy. I nawet mi się to podoba i szykuję następne projekty. W sali kameralnej prezentowana jest praca Marcina Berdyszaka poświęcona pamięci ojca Waldemara Anzelma, Stanisława. Tutaj długo o tym myślałem i zrobiłem pracę, która nosi tytuł Personalizacja mitu omasz a Stanisław Anzelm. Jest to praca bardzo prosta, złożona właściwie tylko z tułowi manekinów plastikowych, które są powieszone, tak jak rzeczy w szafie, na których nic nie ma, na które można zawsze coś powiesić, coś prezentują. No i między tym znajduje się mundur, który ojca Waldemara, pana Stanisława, który już nigdy na jego ciele się nie znajdzie. I właściwie to jest też taka sytuacja polegająca na tym, że właściwie założenie tego munduru lub położenie czy włożenie go na manekina jest pewnego rodzaju profanacją czyjejś osoby, podobnie jak z czapką górniczą, która jest w kontekście głów służących do prezentacji czapek czy peruk. I jest to praca nawiązująca do niemożliwości jakby odtworzenia pewnej sytuacji, jednocześnie pozostawienia jej taką, jaką jest, jako wyraz szacunku i respektu. Tu jest mowa o pustce, ale tu jest jednocześnie zderzenie dwóch rzeczy, mianowicie to jest pustka po stracie kogoś bliskiego i niemożliwości jakby wpasowania się w to, co po nim pozostaje, a druga rzecz to jest pustka, która jest wynikiem produkcji i również rezultatem naszej kultury współczesnej w postaci tych beznamiętnych manekinów. Moje prace, mimo że każda wygląda inaczej, ale wszystkie są w pewnym sensie wspólne. Znaczy, każda praca reprezentuje mnie. Ta praca, pierwsza wersja, zrobiłem pierwszą wersję w Galerii Rzeźby w Warszawie. To było w 1988 roku. Parę lat wcześniej z Japonii przyjechała fotoreporterka, fotograf w zasadzie. I ona dokumentowała Oświęcim. Wtedy ten kamień znalazłem między tory i przywiozłem do domu i położyłem w pracowni, trzymałem. Ale wtedy miałem takie wrażenie, że trudno wytrzymać z tym kamieniem, z tą pamięcią związaną z tym kamieniem. No i naprawdę nie mogłem tak wytrzymać. No i wtedy praca powstała. A pierwsza wersja była bardziej taka bardzo, no to słowo nie jest adekwatne, ale taka takiej formie bardzo dramatyczne i taki performansem połączony. Ta praca, druga wersja, to dopiero teraz robiłem dla wystawy mojej retrospektywnej w Zachęcie. To
2018 roku. I tutaj w porównaniu z tą pierwszą wersją jest takie mniej takie dramatyczne, tylko jest kamień leży jako świadek. I to wszystko jest taką większą dystansem zrobione. To jest w ogóle jedna chyba z najbardziej konsekwentnych i interesujących kolekcji w Polsce. Mówię o kolekcjach prywatnych. Dlatego, że z jednej strony ona pokazuje pewien bardzo ważny moment w sztuce polskiej. To są lata 60. i początek lat 70., kiedy rodzi się taka bardzo tutejsza polska odmiana myślenia abstrakcyjnego i takiego myślenia w kategoriach bardzo uniwersalnych, wręcz można powiedzieć fizyki kosmicznej. Myślę, że w tej kolekcji czuć bardzo zamiłowanie również kolekcjonera do nauk ścisłych. I gdzieś w tej estetyce, w której myśl przekształca się w pewną formę znaku, czy myśl przekształca się w pewną formę zapisu, który nie jest jednoznaczny, ta kolekcja była gromadzona i tutaj dominacja takich indywidualności jak Jan Berdyszak, czy Stefan Gierowski, czy Koji Kamoji, to jest pokazanie, jak bardzo szeroki jest horyzont tej kolekcji, jak bardzo różne mogą być podejścia do tego zagadnienia. Oczywiście to, co widzimy w Olsztynie, jest tylko częścią tej kolekcji. Myślę, że to, co łączy te prace, to jest wielka prostota formy i bardzo skomplikowane, bardzo złożone poziomy duchowości, bardzo różnej, od buddyjskich i związanych z zen, jak w twórczości Koji Kamoji, aż po takie matematyczne podejście. Także mam wrażenie, że to jest bardzo nietypowa kolekcja, jak na zbiory polskie. Nie ma w niej takich ekspresjonizmów, naturalizmów i różnych innych nawiązań do pulsującej rzeczywistości, tylko jest to właśnie kolekcja poświęcona tej nadrzeczywistości. Wystawa Kolekcja Waldemara Andzelma będzie prezentowana w salach Galerii BWA w Olsztynie do 10 października 2021 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv